Mówiąc o sukni ślubnej, myślimy o tym, jak ją wybrać, jaką wybrać, kiedy ją wybrać, jak się do niej odpowiednio pomalować, jak uczesać i o której godzinie ją założyć na siebie, tak żeby nie spóźnić się na ślub. Ale rzadko która z Was zastanawia się nad jej losami po ślubie. I właśnie o tym będzie dzisiejszy filmik. Po ślubie i weselu suknię ślubną należy przede wszystkim wyprać. Nawet jeżeli wydaje Wam się, że sukienka jest czysta, to uwierzcie mi, tak nie jest. Macie dwie opcje. Tak naprawdę możecie spróbować samodzielnie wyprać suknię w domu. Oczywiście jest to pewne ryzyko, więc jeżeli się na to decydujecie, pamiętajcie, że musi być to pranie ręczne i najlepiej w letniej wodzie. Druga opcja, znacznie bezpieczniejsza, to oddanie sukni do pralni chemicznej. Kiedy macie już czystą suknię, czas na poprawki krawieckie. Bardzo często podczas wesela suknia ulega pewnym uszkodzeniom, czasami się rwie, tiul lubi się poszarpać, koronki się zaciągają, więc to jest moment, żeby wszystko naprawić tak, żeby wyglądała jak nowa. Punkt trzeci, bardzo ważny, to to, w jaki sposób będziecie swoją suknię przechowywać. I opowiem Wam, jaki ja mam na to sposób. To, w jaki sposób będziecie przechowywać suknię ślubną, będzie miało wpływ na to, jak będzie ona wyglądała za jakiś czas. Więc jeżeli wpadniecie na taki pomysł, żeby ją na przykład sprzedać, oddać komuś z rodziny, przekazać córce, albo na przykład będziecie chciały ją założyć na odnowienie przysięgi małżeńskiej po latach, to ważne, żeby po wyciągnięciu z szafy wyglądała jak nowa. Trzymanie sukni ślubnej właśnie w przysłowiowej szafie to nie jest dobry pomysł. Dlaczego? Po pierwsze, zajmie Wam pół szafy, po drugie jest narażona na to, że się zakurzy, że zjedzą ją mole i ogólnie jest to bardzo nieporęczne. Trzymanie sukni ślubnej na przykład w piwnicy też nie jest dobrym pomysłem, ponieważ ta suknia pewnie złapie trochę wilgoci, trochę nieprzyjemnego zapachu i jej stan ogólnie będzie kiepski. Niektóre z Was, wiem, że wkładają suknię w worki i upychają gdzieś na przykład w łóżku bądź w pawlaczu, natomiast takie zmięte przez wiele lat suknie po rozpakowaniu pozostawiają raczej wiele do życzenia. Wiem, jak zrobić, żeby suknia wyciągnięta po latach prezentowała się dobrze. To nie jest tak, że sama to wymyśliłam. Jest to pomysł, który podsunęła mi moja koleżanka ze Stanów Zjednoczonych, bo jest to bardzo popularny sposób właśnie tam. W Ameryce bardzo popularne są takie specjalne pudła na suknię ślubną. Postanowiłam więc te pudła sprawdzić. Zamówiłam sobie kilka takich pudeł z zagranicy i oto moje wnioski. Pierwszy, zazwyczaj te pudła mają bardzo wysokie ceny i ściągnięcie ich z Stanów trwa naprawdę długo. Po drugie, część z nich nie wygląda ładnie, wyglądają jak takie małe trumienki i naprawdę nie chciałabym w tym trzymać mojej sukni. Po trzecie, te tańsze przyszły naprawdę w opłakanym stanie. Były pogięte, podarte i wyglądały, jak już by były zużyte, a nie nowe. Nie byłabym sobą, gdybym nie wzięła sprawy w swoje ręce i nie stworzyła specjalnie dla Was pudła idealnego. Pokażę Wam, jak ono wygląda. Jeśli zamówicie to pudło, przyjdzie do Was taka przesyłka. Trzeba ją otworzyć i ze środka wyjąć pudło, które będziecie musieli złożyć, ale to jest naprawdę banalnie proste. Czy wspominałam już Wam, że pudło jest złote? Po wyjęciu tak to wygląda i dosłownie za moment to pudło już będzie wyglądało zupełnie inaczej, kiedy tylko je złożycie. Otwieramy je. Wszystkie części trzeba rozłożyć na płasko i teraz przystępujemy do składania. Pudło ma podstawę prostokąta i to właśnie od tych dłuższych boków zaczynamy i musimy je postawić pionowo, w ten oto sposób. Podtrzymując palcami boczne ścianki, podnoszę krótszy bok. Teraz te części, które są wewnątrz, powinny dotykać tego krótszego boku. W tym momencie składam tę część i dociskam w dół. Dokładnie to samo robię z drugiej strony. Te motylki, które są na boku, muszą zostać zgięte do środka. Teraz te części przytrzymuję i zawijam górną część ku dołowi i składam. W ten oto sposób powstały mi wszystkie cztery boki pudła. Kolejna rzecz to taśma. W tym miejscu znajduje się dwustronna taśma, z której muszę zerwać tę warstwę ochronną. Ciach. I teraz przykładam ten bok i zamykam górę pudła. I tak oto wygląda złożone pudełko. Na tej bocznej części są takie magnesy, które przyciągają zamknięcie do bocznej ścianki, więc pudło, jak ma być zamknięte, to jest zamknięte i nie otwiera się bez potrzeby. A teraz jak do tego pudła prawidłowo włożyć suknię ślubną? W przesyłce znajduje się jeszcze jedna część. Jest to taki właśnie arkusz, który po złożeniu będzie imitował tułów i właśnie dzięki niemu suknia w środku będzie się ładnie układała. U góry należy go spiąć, po bokach również. Wszystko jest bardzo proste i składa się zdecydowanie szybciej i łatwiej niż meble z Ikei. Tak to wygląda po złożeniu, a teraz pokażę Wam, jak ładnie rozłożyć na tym suknię. Mam tutaj przykładową suknię ślubną. Bardzo ważne jest to, żebyście naprawdę starannie włożyły ją do tego pudła. Najważniejsze jest dół sukni. Chodzi o to, żeby tren był w pełni rozłożony. Teraz wypełniamy suknię korpusem i układamy w tym oto miejscu. Ważne, żeby wszystkie warstwy ładnie poprawić, żeby były równiutkie. I teraz już został nam tylko jeden element, który musimy jeszcze włożyć do środka. W przesyłce dostaniecie również tę część, którą należy złożyć zgodnie z widocznymi tutaj załamaniami. I takie właśnie okienko wkładamy na wierzch. Przygotowana suknia przetrwa na pewno wiele lat, a pudło to ze swoim skarbem możecie przechowywać w pawlaczu, w łóżku, pod łóżkiem. Na pewno znajdziecie w swoim domu miejsce dla niego. Jeżeli chcecie je zakupić, możecie to zrobić już teraz, klikając w ten link. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal WeddingDream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!